Cześć, dziś zapraszam Was na recenzję pędzli Hulu, które ostatnio są bardzo popularne. Jest to polska marka i pędzle, które zostały stworzone przez Daniela Sobieśniewskiego. Na koniec filmu opowiem Wam co nieco o lakierach hybrydowych High Hybrid i to są produkty, które ostatnio pojawiły się w Drogerii Pigment, więc w razie czego tam możecie je zakupić. I odnośnie też Drogerii Pigment i przy okazji akcji promocyjnej, teraz przez weekend od 14 do 15 kwietnia obowiązuje darmowa wysyłka. Ta darmowa wysyłka dotyczy zamówień powyżej 20 złotych. Wracając do tematu pędzli, oczywiście dzisiaj zrobię Wam recenzję, będą też przybitki tutaj na filmie i pokażę Wam, jakie modele do czego służą, w jakim celu możecie je wykorzystać. I przez to też, że ostatnio miałam okazję przetestować bardzo dużo fajnych pędzli, takich tańszych marek, to będę robić film porównawczy na temat marek Ibra, Blended i Hulu. I też w związku z tym mam tutaj dla Was taką małą prośbę, jeśli macie jakieś konkretne pytania odnośnie jakiegoś modelu czy danej marki, to piszcie właśnie pod tym filmem w komentarzu. A chcę zrobić taki film, bo właśnie dostaję bardzo dużo zapytań o to, jakie pędzle polecam, zarówno do makijażu oczu, jak i twarzy. W związku z tym widzę, że taki film jest bardzo pożądany i chciałabym taki film dla Was zrobić. Także wkrótce, w niedalekiej przyszłości możecie się takiego filmu spodziewać. A wracając do Hulu, dzisiaj skupimy się wyłącznie na tych pędzlach i opowiem Wam mniej więcej, do czego służą niektóre modele. I z takich spraw technicznych, pędzle mają srebrną skówkę i wykonane są z drewnianego trzonka. Z kolei na trzonku mamy nadrukowany model danego pędzla. Podejrzewam, że z czasem te napisy mogą się ścierać w miarę eksploatowania tych pędzli. I skoro w ręku mam już flat topa, to od niego zaczniemy i to jest model P6. I to jest pędzel, który świetnie sprawdzi się do nakładania podkładu i powiem Wam, że nie pamiętam, kiedy ostatnio używałam takiego pędzla do nakładania podkładu, ale powiem Wam, że dobrze mi się z nim pracowało, chociaż używałam tutaj bardzo dobrego, sprawdzonego podkładu i był to właśnie Lumene matujący, który bardzo dobrze kryje i który pięknie wygląda na twarzy i nie widziałam żadnych smug. Pięknie ten pędzel rozprowadził podkład na mojej twarzy. Z efektu końcowego jestem tutaj bardzo zadowolona. I to jest też pędzel, który świetnie może posłużyć do nakładania też produktów sypkich, czyli podkładów mineralnych. I tutaj jakość tego włosia jest bardzo dobra. Tutaj to włosie jest bardzo mięciutkie, włosie syntetyczne. Zatem bardzo dobry pędzel. I idąc dalej i ciągle jakby będąc w temacie nakładania podkładu, to drugi model P2. I to jest pędzel, który tutaj producent też dedykuje do nakładania bronzera, ale powiem Wam, że w tej jakby wersji, w tym celu nie do końca mi się tutaj sprawdza, dlatego że ten pędzel jest dosyć taki zbity i w momencie, kiedy nakładacie bronzer na, załóżmy, mokry jeszcze podkład i nakładacie suchy bronzer, to ten pędzel może Wam produkty ścierać z twarzy, dlatego że on jest dosyć tutaj taki gęsty, mocno zbity. Gdyby był bardziej luźny, to fajnie by rozprowadził bronzer na twarzy, fajnie by go roztarł, rozblendował. Zatem ja ten pędzel zdecydowanie polecam do nakładania podkładu, a myślę, że jeszcze lepiej sprawdzi się przy nakładaniu podkładów sypkich, czyli mineralnych. Jeśli nie lubicie właśnie pędzli typu flat top, które są tak prosto ścięte, tylko wolicie bardziej zaokrąglone, to myślę, że ten będzie lepszym wyborem. Kolejny pędzel, który jest już tutaj bardzo duży i który świetnie sprawdzi się do nakładania pudru taką dużą powierzchnią na naszej twarzy, to model P10 i on jest również wykonany z włosia syntetycznego, te dwa poprzednie również i tutaj muszę przyznać, że to włosie jest naprawdę bardzo miękkie, absolutnie nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń, nie widzę też, żeby włosie w jakikolwiek sposób wychodziło ze skówki i naprawdę ono jest bardzo mięciutkie, absolutnie nie zrobi Wam krzywdy i to jest naprawdę czysta przyjemność praca z tego typu pędzlami. Tak, i właśnie ten pędzel wykorzystałam do aplikacji pudru na bokach mojej twarzy, a do części, do strefy te za chwilę tutaj przejdziemy. I kolejny pędzel, który bardzo mi się podoba i którym nazwałabym wielofunkcyjnym, to model P4. I to jest pędzel, którym jest dosyć taki luźny i jest takim wydłużonym jajeczkiem. Jak widzicie, tutaj na środku jakby zbiera się w szpic.
I to jest pędzel, który może świetnie posłużyć do nakładania pudru pod oko, dlatego że on tutaj idealnie wchodzi w tę przestrzeń pod okiem i do tego celu może się świetnie sprawdzić. I przez to, że jest też syntetyczny, jest niezwykle miękki, to on tutaj w tej delikatnej strefie krzywdy nam nie zrobi. Kolejna funkcja jest taka, że przez to, iż jest on taki dosyć luźny, to może świetnie sprawdzić się do strzepywania nadmiaru pudru z naszej twarzy, bądź strzepywania nadmiaru cienia, który opadł na nasz policzek podczas blendowania na przykład cieni na oczach. Kolejna funkcja to taka, że może po prostu bardzo dobrze spisać się do nakładania bronzera i powiem Wam, że w tej funkcji spełnił się u mnie najlepiej, szczególnie patrząc na te modele, które posiadam. I też to właśnie, czego o czym nie wspomniałam, tu nie posiadam całej kolekcji, ale myślę, że mam tutaj najfajniejsze, najciekawsze modele, na które warto zwrócić uwagę. I między innymi właśnie ten model jest bardzo fajny, właśnie ciekawy i tutaj on idealnie sprawdza się, jeśli chodzi o ten model do nakładania bronzera właśnie pod policzkiem, czy też tutaj na czole, bardzo ładnie rozciera produkt i możemy też to zrobić dosyć precyzyjnie, przez to, że ten pędzel jest dosyć taki tutaj precyzyjny, na samym końcu jest taki, wiecie, szpic, to tutaj możemy zacząć od delikatnego konturowania i im mocniej przyciskamy, to tym bardziej rozcieramy produkt na boki, co jest bardzo fajne, naprawdę bardzo dobrze rozciera. No i to jest jeden z moich ulubionych modeli, bo jest po prostu wielofunkcyjny i też bardzo go lubię do nakładania pudru pod oko. Także rewelacja. Kolejny pędzel, który jest, jak widzicie, już taki mniejszy, który jest precyzyjny, to model P26 i to jest pędzel, który świetnie sprawdzi się do nakładania rozświetlacza. Jest to pędzel, który jest syntetyczny i taki dosyć zbity, ale jednak trochę luźny na końcu, więc idealnie nam tutaj zaaplikuje rozświetlacz w odpowiedniej intensywności i też przy okazji bardzo fajnie nam ten rozświetlacz rozetrze, dlatego że ta końcówka jest dosyć taka jednak luźna. No i ten kształt po prostu idealnie tutaj pasuje do naszej kości jarzmowej. Tutaj producent też opisuje, że ten pędzel świetnie sprawdzi się do nakładania chociażby korektora pod oczami, czy przypudrowania korektora i myślę, że też to jest bardzo fajna funkcja i tutaj świetnie też może się sprawdzić. Natomiast jeśli chodzi o mnie, ja uwielbiam używać gąbeczek, bo one dają mi taki piękny, wyblurowany efekt. Pędzle mogą jednak smużyć, natomiast jeśli macie wprawę i używacie dobrych takich gęstych korektorów, to myślę, że i tutaj pędzel świetnie się sprawdzi. No i też do nakładania pudru myślę, że jest to jak najbardziej dobra opcja. Kolejny pędzel, który ma podobny kształt do tego, którego pokazywałam Wam przed chwilą, ale jest nieco większy, to model P22 i jak widzicie włosie jest tutaj inne, tutaj mieliśmy włosie syntetyczne, tutaj z kolei mamy włosie z kucyka, o ile się nie mylę, ale w razie czego tutaj Wam gdzieś wyświetlę informacje, jakie to jest włosie, bo te pędzle są z włosia syntetycznego, mamy tutaj włosie, które jest z kozy i właśnie z kucyka bodajże. I to jest pędzel, który również świetnie sprawdzi się do nakładania rozświetlacza, bo on ma tutaj bardzo fajny kształt, gdzie jest dosyć długi i spiczasty na samym końcu, więc również nam tutaj fajnie zaaplikuje rozświetlacz. Równie dobrze sprawdzi się do nakładania pudru pod oko, bo również ma fajny kształt, jest też mięciutki, więc krzywdy nam nie zrobi. Bądź do takiego precyzyjnego konturowania jakimś chłodnym bronzerem, więc myślę, że ten pędzel do takich celów będzie jak najbardziej wskazany. A i jeszcze model, wrócę do modelu P4. To jest też pędzel, który świetnie nam nałoży róż na policzki, czyli tak jak powiedziałam, model, który jest wielofunkcyjny, a o tym zapomniałam, także tutaj również na policzki świetnie nam taką delikatną mgiełką nałoży produkt w postaci różu, dlatego że jest to, tak jak powiedziałam, dosyć luźny pędzel, nie jest zbyt mocno zbity, więc nie zrobi nam plamy na policzku, tylko bardzo fajnie tak miękko rozetrzy produkt. Teraz możemy przejść już do dużo mniejszych pędzli, czyli pędzli do oczu i zaczniemy sobie może od tych do blendowania. I zaczniemy sobie od modelu P36 i to jest model, który jest wykonany z włosia kozy i idealnie sprawdzi się do podkreślania załamania oraz nieco powyżej, takim dosyć dużym obszarem. I to jest pędzel, który jest delikatnie zaokrąglony, jest bardzo rozłożysty i też jeśli chodzi o jakość, on
on jest bardzo mięciutki i tutaj nam krzywdy wokół oczu nie zrobi. Drugim pędzlem do blendowania, który szczerze powiedziawszy mam wrażenie, że jest jeszcze milszy aniżeli ten z włosiakozy, to pędzel o modelu P32 i jest nieco mniejszy. Nie jest zbyt gęsto zbity, jest dosyć luźny i on tutaj również świetnie sprawdzi się do rozcierania cienia w załamaniu. Jeśli macie mniejszą powiekę, mniejszą przestrzeń między brwią a samym okiem, to myślę, że lepiej sprawdzi się u Was ten mniejszy pędzel, a jeśli macie podobną budowę oka do mojej, to myślę, że lepiej sprawdzi się u Was ten model większy, czyli P36, a ten mniejszy to jest model P32. Kolejny pędzel, który sprawdzi się dobrze przy blendowaniu, to model P50, który jest wykonany z włosia syntetycznego i jest delikatnie spłaszczony i też można powiedzieć, że przypomina opuszek palca swoim kształtem. To jest pędzel, który na przykład w moim przypadku świetnie sprawdza się do nakładania jasnego cienia tuż pod brwią, czy utrwalenia właśnie korektora, którym wyczyściłam przed chwilą przestrzeń pod brwią, bądź też może świetnie sprawdzić się do nakładania cienia połyskującego na ruchomą powiekę taką delikatną mgiełką, ale bez większego takiego nacisku, bez większej presji, bo on jest dosyć taki puchaty, niezbyt gęsty, niezbyt zbity. Również swoim kształtem świetnie tutaj wejdzie na dolną powiekę i tutaj może na przykład świetnie posłużyć do roztarcia cienia, które mamy już nałożone tuż przy linii rzęs, żeby tutaj zbudować taką większą głębię albo taką ładniejszą chmurkę, to ten pędzel świetnie sprawdzi się właśnie do roztarcia cienia na dolnej powiece. Kolejny pędzel, który również jest spłaszczony, ale jest już bardzo gęsty i zbity, to jest model P28 i również właśnie przypomina opuszek palca, jak widzicie jest zaokrąglony i tutaj idealnie sprawdzi się do takiej dosyć mocnej aplikacji cienia na ruchomą powiekę, szczególnie jeśli chodzi o cienie perłowe, jakieś cienie foliowe. Zatem taki pędzel może być bardzo pomocny w momencie, kiedy mamy na przykład długie paznokcie i nie jesteśmy w stanie dojść dokładnie naszym palcem w wewnętrzny kącik, czy nie jesteśmy w stanie po prostu precyzyjnie nałożyć połyskującego cienia na ruchomą powiekę, to taki pędzel tutaj będzie bardzo przydatny. Kolejne dwa modele to już takie pędzle kulkowe, które świetnie sprawdzą się do nakładania cienia na dolną powiekę. I tutaj mamy pędzel z włosia kozy i tutaj nakładamy cień dosyć precyzyjnie, tuż przy linii rzęs, cień na dolną powiekę. I tutaj mamy z kolei pędzel, który jest nieco większy w swoim kształcie do swojego poprzednika i jest tak dosyć spiczasto zaokrąglony. Pędzel, który idealnie wejdzie nam tutaj w przestrzeń między rzęsami, czy tuż przy linii rzęs, jest bardzo precyzyjny i też bardzo mięciutki. I ten mniejszy z włosia kozy to pędzel P46, a ten nieco większy, który jest bardziej precyzyjny i spiczasty na końcu, to P38. Kolejny pędzel jest do brwi i jest to model P44, który jest bardzo cieniutki i precyzyjny i muszę tutaj powiedzieć, że jest to jeden z najcięższych pędzli, które posiadam w swojej kolekcji i też bardzo mi się podoba i on jest w stanie tutaj idealnie i precyzyjnie wyrysować kształt brwi. Tego typu skośne pędzle również mogą fajnie sprawdzić się do wyrysowania kreski i są one w stanie w bardzo łatwy sposób wyprowadzić linię, tutaj ogonek w zewnętrznym kąciku naszego oka i tak jak mówię, jest bardzo precyzyjny, więc jest jak najbardziej godny zakupu. I drugi pędzel, który bardzo mi się podoba i którego brakowało w mojej kolekcji, to pędzel do korektora, do czyszczenia krawędzi ust, czy chociażby do cut crease. Powiem Wam, że naprawdę takiego pędzla mi brakowało, który będzie nie za mały, ale też nie będzie zbyt duży, który będzie zaokrąglony, a jednocześnie też będzie bardzo cieniutki i bardzo, bardzo precyzyjny. I powiem Wam, że to jest to. Właśnie takiego pędzla mi brakowało, takiego pędzla szukałam i śmiało, jeśli szukacie właśnie pędzla do cut crease, czy do czyszczenia przestrzeni wokół ust, krawędzi ust, jeśli zależy Wam na tym, żeby wyczyścić pomadkę, żeby ta krawędź była taka bardzo ostra, to ten pędzel świetnie sprawdzi się w takim celu i bardzo Wam polecam, bo ja tym modelem jestem naprawdę zachwycona i to jest model P34 i ten model bardzo Wam polecam. Z kolei ten do brwi to P
44. Z tej całej kolekcji, jeśli miałabym Wam tak polecić od siebie, które pędzle najbardziej mi się podobają, no to zdecydowanie będzie ten pędzel właśnie do Cut Crease, do korektora, do czyszczenia tutaj krawędzi ust. On jest naprawdę rewelacyjny. Drugi pędzel, który bardzo mi przypomina mój ulubiony pędzel do rozświetlacza Hakuro, to model P26 z Hulu. Uwielbiam jego kształt, to, że jest taki mały, precyzyjny, idealny jest do rozświetlacza. Naprawdę uwielbiam ten kształt. Kolejny pędzel, który jest wielofunkcyjny, to model P4. No, pędzel, który sprawdzi się do nakładania pudru pod oko, do nakładania bronzera, do nakładania różu, który sprawdzi się do omiatania nadmiaru cienia na naszym policzku czy nadmiaru pudru. Rewelacyjny pędzel, także Wam polecam, bo jest świetny. Jeśli chodzi o dolną powiekę, to zdecydowanie najbardziej podoba mi się model P38, który jest bardzo precyzyjny na samym końcu, ma spiczastą końcówkę i idealnie jest w stanie zaaplikować cień na dolną powiekę i wejść w przestrzeń między rzęsami. Bardzo mi się podoba. I kolejny pędzel, który również tutaj, można powiedzieć, podbił moje serce, to właśnie ten spłaszczony, ale puchaty, który tutaj fajnie wchodzi pod moją brwią i jest w stanie zmatowić właśnie takim jasnym, matowym cieniem i przy okazji też może rozblendować, czy po prostu poprawić chmurkę koloru na mojej powiece i też, który tutaj idealnie wchodzi na dolną powiekę, bo powiem Wam, że są podobne pędzle, ale one są bardziej puchate, do tego stopnia, że zbyt szeroko są w stanie rozblendować cień na dolnej powiece, a nie chcę, aby ten cień schodził aż tak nisko, a ten muszę przyznać, że ma taki idealny przekrój i tutaj naprawdę jest w stanie idealnie rozblendować cień na dolnej powiece i bardzo mi się podoba właśnie ten model. I teraz sobie przejdziemy do High Hybrid, lakierów hybrydowych, które są tworzone przez firmę Nesperta, a ta firma tworzy markę Semilac, czyli tak naprawdę są to lakiery, które wychodzą z jednej taśmy produkcyjnej, tak mi się wydaje. Natomiast różnica pomiędzy tymi hybrydami a Semilac jest taka, iż patrząc po stronie internetowej marki High Hybrid i po cenie tego produktu, design i trend jednorożca, który się również przejawia na stronie internetowej, to twierdzę, iż jest to marka lakierów hybrydowych skierowana do młodszych odbiorców, tak mi się wydaje. W każdym razie myślę, że marka prezentuje się naprawdę bardzo fajnie. Design jest taki słodki, cukierkowy, pastelowy, bardzo ciekawy i kolory lakierów również są bardzo ładne, takie pastelowe, nudziakowe i ja na przykład zaopatrzyłam się w kilka kolorów właśnie takich nude, bo najczęściej tego typu kolory królują na moich paznokciach. Miałam okazję już testować te lakiery hybrydowe i jak widzicie mam tutaj kolor, który jest taki jasno-żółty, taki orzeźwiający, wiosenno-letni i to jest kolor Comfy Beige numer 100. Zatem tak prezentują się nowości w Drogerii Pigment. Dajcie znać, czy macie może już w swojej kolekcji pędzle Hulu i dajcie koniecznie znać, jak one się u Was sprawdzają. I piszcie też, czy znałyście markę High Hybrid i czy wiedziałyście, że one są, należą do jednej firmy z Semilakiem. Także piszcie na dole w komentarzu, bo ja nie wiedziałam i szczerze powiedziawszy jestem zaskoczona, bo nie wiedziałam, że wypuścili nową markę lakierów hybrydowych, a to jest całkiem interesujące. Także dajcie znać, co myślicie na temat tych produktów. Ja już Wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o moich profilach społecznościowych na Facebooku i Instagramie. I do zobaczenia już w kolejnym filmie. Pa!